Powoli zbliżamy się do szczytu. Aga się przewróciła. Wstawaj, idź, Misiu. No, widzę, Misiu. Ja codziennie je widzę. Zobaczcie, ile tu śniegu jest. Piękna zima. W lokalnych górach wałbrzyskich, w górach suchych, w których aktualnie jesteśmy. O, muszę się schylić. W zimę jest praktycznie zawsze śnieg. Muszę iść na czworaka, kurde. Także nawet jak w samym mieście nie będzie, no to w zimę tutaj będzie, nie? Więc kto przyjedzie, a nie lubi jeździć, nie może, bo kolana, to może sobie po prostu zwiedzać. Chyba, Myszka, jesteśmy blisko szczytu, wiesz? Tak coś mi się wydaje, ale teraz będziemy szczytować. Tak, ale ta końcówka będzie taka ostrzejsza troszkę. To jest chyba 830 metrów. Nie wiem, czy to nie jest wyższe od Chełmca czasem. No chyba to jest jako pierwszy, później dopiero to się. A tu są jeszcze szczyty 900 metrów, ci powiem. Chyba 904 metry najwyższy, proszę. Stasia Góra. Nie, chyba nie. Chyba tak. Będziemy w knajpie, to zobaczymy w knajpie, wiesz? Trzeba uważać, bo tu tak, w Sokołowsku. Ale już blisko, Myszka, także idziemy. Po prostu piękne oczy. Zobaczcie, jakie kolejne śnieżne. Wkładam buta, widzicie? Mamy z Agą takie wspaniałe buty. Guma do kostek. A później zaczyna się kozaczek. Można powiedzieć, że nie. Tak, śnieżne. Prawie nieprzemakalne by nam je zimę. Moje są ekstra, polecam markę. A ja marki nie polecam, po prostu takie podgumowane buty są po prostu świetne. Marka chyba jest nieważna, bo one i tak są zwykle drogie, więc... No, jesteśmy, Misiu, na szczycie. Pisze? Pisze. To ona, ta szalona. Idziemy. Musimy sobie fotkę zaraz zrobić. Proszę bardzo, powietrznione. Zdobyliśmy to w szortach. Niesia, stożek wielki. Stożek to brzmi dumnie. Mamy to. Czekaj, zrobimy sobie wideo zdjęcie. Sceneria przecudowna. Daję buziaczka, udało się. Zobacz, 841 metrów. Tak. Udało się. Jak się chce, to można. Oczywiście. Śniadanie było o 11, a tu jesteśmy o 1. Dla chcącego nic trudnego. Tak się wstaje, jak się... Siła woli. Jak się jest zakochanym. Dobra, idę ci pokazać wiatkę. Wiatka jest tam. Ścieżką idziemy w dół. Tam nocowałem. Widok tu jest słaby, ci powiem. Tu dopiero w sensie widok nawet w lato, nie? Ponieważ drzewa pozasłaniały. Tu fajnie, jakby ktoś to wykarczował. Już... Czuję, kto to będzie. No. Pierwszy karczownik tych lasów. Nie karczer, tylko karczer. Uważaj. To już są. Zobaczcie. Takie coś chciało przygnieść moją Agnieszkę. Niedopuszczalne. Chodź. Atakowało mnie to. No. A ja nawet nie mogłem cię obronić. Mój rycerz, ty zawsze jesteś gotowy do... Obrony. Obrony. Zawsze. Zachód słońca był tam. Z tamtej strony jest zachód. Z tamtej. Powiem ci, słabo było widać przez te gałęzie, dlatego mówię, to koniecznie
Ale to akurat karczowanie tego terenu to jest o tyle fajne, że można to spalić. I tu jest ta cudowna wiatka, w której spałem. Moja pierwsza samotna noska. Zobacz, jaka fajna. Już teraz każde noce są upojne. I niesamotne. No tak. To prawda. Świetnie zrobiona. Tu miałem ognisko, robiłem, stamtąd brałem drewno. O, ale jak nas nawiało, kurde. Zobaczcie, pajęczyny. Piękna sceneria do zdjęć. Zaraz zrobię Agnieszce kilka zdjęć. W tym czymś. Poczekaj, ja zostawiłem tutaj plecaczki i zrobimy sobie kilka zdjęć, tak? Zobaczcie, nawet w środku jest śnieg. O, Ino Wrocław, Beata z Ino Wrocławia, Zbyszek z Pabianic, umówili się pewnie na Badu Badu. Już takie osoby widziałem w tych górach. Się umówiły gdzieś tam przez aplikację i spotkały się tutaj. Dobra, zostawiam tutaj plecaczek. I zrobimy sobie kilka zdjęć. Jest. Mamy to. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało.